Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Star Wars Jedi Fallen Order, czyli Upadły Zakon. Moi drodzy, dotarliśmy do jeziora początku. Tutaj też będziemy kontynuować naszą przygodę i teraz tak. Możemy pójść tędy. I możemy pójść jakoś tędy. Nie wiem. Zobaczmy najpierw tą ścieżkę. Nie wiem, co to jest ta zielona bulwa, ale coś mi się wydaje, że to będzie ala taka jakaś trampolina. Dobrze mi się wydawało. Dobra, ślimak pokonany. Czyli to jest jedna z naszych ścieżek. I nawet na tych ścieżkach mamy zaznaczone te bulwy. Nie wiem, jak się tutaj wystrzelić, ale... A! Wystarczy po prostu na to stanąć i się samo wystrzeli. Ja podszkoliłem angielski, poznałem bardzo, bardzo wiele osób z zagranicy i też z Polski. Poznałem też z Polski bardzo wielu przyjaciół. U jednego kolegi z WoWa zakumplowaliśmy się do tego stopnia, że nawet byłem u niego na ślubie w Warszawie. Z takim moim drugim kolegą, z którym graliśmy właśnie wspólnie. No ogólnie świetne mam wspomnienia. Powiem szczerze, że czasami mam ochotę gdzieś tam odpalić sobie ponownie WoWa. No ale niestety no, to już nie jest ten sam tytuł, to już nie jest ta sama gra. Teraz już raczej nie odnalazłbym się w niej. Szczególnie, że bardzo duża część... Ja tu chyba powinienem coś wcisnąć dodatkowo, bo coś mi tu nie zadziałało. Bardzo duża część osób, które kiedyś grały, no teraz już po prostu nie grają, więc no nie mam już za bardzo z kim grać. Bo większość osób po prostu porzuciło ten tytuł. Cóż, i tyle. Och, kurde, za mało to miejsca. Ja muszę się dużo ruszać, jak walczę. Chociaż jednego pokonać. Ten ma chyba mniej życia. Przyspamuję delikatnie. Teraz zajmę się tym. Oj, kurde, jeszcze ten przyszedł. Kurde, coraz bardziej wyzywające są takie małe miejscówki, które wydawałoby się, że były dosyć szybkie i proste. Okazuje się, że jednak nie są takie szybkie i na pewno nie są proste. Aż tutaj boję się rozglądać, kurczę. Nie wiem, co mnie tu dalej będzie czekać.
Ja tutaj wypłynąłem z tego miejsca i chyba mogę tędy, powiedz. Tak mi się wydaje. A nie, czy chcę tędy, powiedz. Unik zrobiłeś. Okej, fajnie, można się wyżywać na tych żuczkach, rzucając mieczem. Okej, coś tu powinien zrobić na tej skakajce, czy po prostu przeskoczyć na drugą stronę. Może i tam by się udało. What's this? Dobra, to wejdźmy sobie tutaj. Bo chyba to jest kolejna nasza ścieżka. No nie, no pewnie, że nie stracone. Czyli ogólnie uważam, że gry naprawdę są cholernie pomocne. Ale już nie tylko chociażby rozwoju umysłu angielskiego i tak dalej, ale też wiele można się dzięki grom nauczyć. Ja na przykład dzięki grze WoWa nauczyłem się niesamowicie planowania, zarządzania i strategii wszelkich. Przede wszystkim zarządzania czasem. Tego też mnie to mocno nauczyło. No, chyba tak to trzeba było zrobić. Zgadza się. Jesteśmy na miejscu. Glad you made it. This is Chieftain Tarful. I'm on a mission from Master Eno Cordova. He was looking for his Zepho artifact. Finding it could help save the Jedi. Cordova found wisdom at the top of the origin tree. You should seek answers there. It's massive. I don't even know where to start. Well, you might be able to find a way up through its root system, but most of it's underwater. You'll need this breather. O, aparat nowy. W końcu będziemy mogli nurkować. Thank you. What will you all do now? The only thing we can. Keep fighting. Good luck. Hope we meet again. Okej, teraz będziemy mogli podwodne obszary sobie zwiedzać, także zobaczcie, ile tak naprawdę się przed nami tutaj ścieżek otworzyło. Bo do tej pory tych podwodnych obszarów mieliśmy od groma. I teraz zobaczcie, co się dzieje. No, coś niesamowitego. Ciekaw jestem, czy będziemy mogli walczyć pod wodą. Wątpię szczerze. Czyli po prostu będziemy mogli sobie eksplorować, raczej nic więcej. Ale to też już jest sporo. Przecież ten podwodny świat, powiem szczerze, że nie jest tutaj jakoś specjalnie fajnie zrobiony. Genialnie i naprawdę unikatowo było to zrobione, chociażby na przykład w Sekiro. Tutaj widzimy, że na przykład
Cal otwiera skrzynkę rękami, ale BD nie wskakuje do tej skrzynki, a jest tak jakby animacja, jakby wskakiwał. Także delikatne niedopracowanie też. Ale nie czepiam się. Jest w porządku. Tak właśnie myślałem, że będzie sporo skrzynek w tej pierwszej lokacji, gdzie możemy nurkować. Ale nie spodziewałem się, że będzie ich od razu aż tyle. Tutaj widziałem jeszcze jedną miejscówę. No tutaj jakoś je zginie, ale to prawdopodobnie też będzie to jakaś tylko znajdźka. A nie. Jest normalnie nówka, funkiel, miejscówka. He took shelter here, mourning the loss of an elder. Nie, jednak to była tylko jakaś znajdźka. Czyli prawdopodobnie musimy podążać tam, co był ten statek. Jest jakieś przejście, dosyć oczywiste, ale w sumie nie ma się co dziwić. No, jakaś tutaj bitka, my poczekamy, niech się tam powybijają. Trochę życia mu zabrali. Wydaje mi się, że to są te zmutowane kozice, które mnie wcześniej tak irytowały, tylko po prostu dostały jakieś inne nogi. Mają bardzo podobne ataki. Nawet Tarful could keep them out forever. Okej, tutaj they won't stop until everyone's wiped out. Musimy nurkować. What'd you find? Czyli co? Pod wodę po prostu, tak? No to jedziemy. O nie! Patrzcie, te krzaczury będą mnie tutaj teraz goniły. Muszę od nich uciekać. Powiem wam, że tutaj naprawdę fajnie porozkminiana jest ta gra.
dużo ma takich ciekawych momentów, tak jak chociażby teraz ten las, który chce nas pożreć po prostu. Fajne, naprawdę fajne. Bardzo dużo jest tutaj właśnie też takich właśnie urozmaiceń, chociażby w postaci tych goniących nas kwiatów. Czyli nie mamy tutaj tak jakby czasu na takie, wiecie, siedzenie i chillowanie i się zastanawianie, tylko trzeba po prostu lecieć przed siebie. Oż ty. Help, BD. Come on, hit him. Dobra. Jak widzę gościa z rakietnicą, to po prostu muszę się na nim wyżyć. Nie ma innej opcji. Teraz tak naprawdę opłaca się też sprawdzać wszystkie miejscówki. Nie dość, że na lądzie, to jeszcze... O, patrzcie, ten się skąpał. To jeszcze pod wodą. Dobra. Tutaj możemy przyciągnąć tą linę i to jest chyba... nasza dalsza ścieżka. Ja jeszcze tutaj sobie zerknę. To jest właśnie chyba ta miejscówka. No sporo tutaj, witam serdecznie Pawcio. Sporo tutaj to nurkowanie nam dodaje możliwości i atrakcji. Teraz tak na dobrą sprawę nie mogę się doczekać, aż wrócę na pozostałe planety i tam sprawdzę wszystkie możliwe miejscówki, gdzie można pływać. Dobra, tu chyba trzeba przynurkować. Tu się skręć. Aha, dobra, nie mogę sprawdzić mapy, jak jestem na linach. Na lianach. Dobra, nic tutaj za bardzo nie pomijam na razie. Nie mogę się doczekać tego podwójnego skoku, albo jakiegoś skoku z odepchnięciem, czy coś takiego, żeby dalej skakać. Do you think the Empire would have come after Kashyyyk so hard if we hadn't intervened? The Jedi are supposed to be symbols of hope, but I led the Inquisition here. Mari and Tarful put their trust in me. Did I just endanger them again? Nie przeżywaj, Khan. Jakbyś nie przyszedł za pierwszym razem, to już dawno by ich tutaj nie było. Dobra. Medytacja, odpoczynek i może uderzymy? Nie, nie uderzymy. Trzeba zbierać jeszcze jeden punkt. Bo nasza kolejna umiejętność jest też za 3 punkty. Wow! Wow! O, ten jaką ma maczugę. O kurde. No i co? Nie, nie pokonam cię tak, bo chcę cię przeskanować. Koniecznie. Dobra. Łatwiutki. Lubię łatwiutkich przeciwników. Szturmowiec czystki z elektromłotem. Łatwiutki przeciwnik, czytaj powolny przeciwnik.
Okej, czyli tutaj po prostu tak trzeba było to zrobić, jak ja to właśnie zrobiłem po mistrzowsku, a teraz lecimy tutaj. To ta dziewiąta siostra. A jej czasem nie obciąłem ręki? Scrap rat playing Jedi. I told the Grand Inquisitor you wouldn't be stupid enough to show your face here again, especially after we wiped out that feeble resistance. Love it when I'm wrong. Już ja jej obciąłem chyba jedną dłoń ostatnio, ale takie coś mi się wydaje. O nie, ślizgawka i to tak bez ostrzeżenia. Ale... Dobra, ta na razie nie jest jakoś super straszna. Na razie. O nie. O nie. Wiedziałem, że zrobił coś, co mnie zestresuje. Dobra, czyli tutaj jechać prosto. Nie da się! A może tam jest jakaś lina, żeby się chwycić? A ja nie sprawdziłem. Jeśli nie rozejrzałem się. Pewnie jest, bo kurde, jakoś daleko strasznie. Nie ma żadnej liny. Po prostu tam trzeba się rozpędzić. Nie wolno tak jechać jak ślamazara ostatnio, jak ja. Trzeba po prostu szybciutko śmigać na sam dół. Opa! No ej! No tutaj to już przegięli. A może za późno się wybijam? Wątpię, żeby się trzeba było z samej góry rozpędzić. No to była przesada delikatna. No! No ej, no! Już muszę się uleczyć, bo mi zaraz normalnie przerwie giereczkę. Co robi źle? Co robi nie tak? Jestem rozpędzony, wybijam się w miarę w dobrym momencie. Może ja nie tu w ogóle jadę, może tu trzeba gdzie indziej jechać. Teraz się w ogóle nie wybiłem. To też nie jest technika. O, albo zrobimy to, co Kasia powiedziała kiedyś. Użyjemy odpychania na ślizgawce. No nie działa niestety. Ojejku. To trzeba się w odpowiednim jeszcze miejscu wybić, słuchajcie. A i od nowa cały ślizgawa. No super. Kurde, to się trzeba jeszcze w odpowiednim miejscu ślizgawki chyba wybić. Albo nie wiem co. O tak, bo samo mnie tak jakby trochę kierowało, wiecie, w tamto miejsce. Tutaj już widzę jest. Hang on! Jejku. Jaka presja w ogóle tu jest otoczenia. O, ale farci. No to mi się podobało, bo tu w ogóle nie musiałem nic robić. Oj. No, oj, kurde, myślałem, że mnie do samego początku cofnęło, wiecie co? To już by było naprawdę przegięcie. Ja! Ale tu się łączy wszystko ze sobą. Coś pięknego.
No weź, no. Już mogą je dać tam na górę, a nie znowu tutaj. Zaraz się pogniewamy. Ależ to! Ale fajne to było. Takie światełka mnie tutaj oświetlały. Czułem się jak Freddy na scenie. Co to? Jakiś smok zaatakował ten statek. Gigantyczny smok. She listens to their transmissions. Let her find out on her own. Ale sztos. Dobra, oczywiście tutaj nurkujemy, poszukamy jakichś skrzynek. Ale fajnie. Podobało mi się to z tym smokiem. Dobra, widać tam jakąś skrzyneczkę, to sobie ją pożyczam. Pożyczam ją na zawsze, jak to się mówi. Materiał na miecz. Będziemy musieli przejrzeć nasze stroje. Może w końcu będzie coś fajnego, a nie to badziewne poncho. To poncho to po prostu jest jakaś padaka totalna. Dobra, nic tu więcej nie ma. Płyniemy teraz do tej groty. Ślizgawki to jest masakra. Mam nadzieję, że już nie będzie ich więcej. Chociaż patrząc na tą planetę i to jak jest skonstruowana, to ślizgawki to chyba jest jednak główna tutaj atrakcja na tej planecie. Ale sekwencja jedna z fajniejszych do tej pory. No takich dużych ślizgawek jeszcze nie mieliśmy. Okej. Przedarliśmy się przez te wszystkie ślizgawki, w końcu można zapisać. Niestety punktów umiejętności jeszcze nie mamy 3, więc ich nie rozdamy. No dobra, to co, chyba jeszcze sobie chwilkę tutaj pogramy. Co prawda nie zdążymy raczej dotrzeć aż do... aż się wdrapać na samą szczyt tego drzewa, ale myślę, że jeszcze takie 5 minutek... O kurde, patrzcie, 3 pające. To już jest, kurde, spore wyzwanie. Czy one tutaj mnie zaatakują? Dopiero na to wpadłem w sumie. Że można łapać te żuczki i nimi ciskać. Chyba tutaj wydaje mi się, że jednak trzeba przyjąć taką technikę właśnie walki z powietrzem. Bo jednak jest sporo tych przeciwników. A ty. Another step.
kurde. Po to ja się nauczyłem tego kopniaka. To jest najgorsze, co mógłbym zrobić. Co można tutaj osiągnąć w tej miejscówce? Teraz po pokonaniu tylu przeciwników to ja na pewno nie zakończę tutaj tego materiału, bo musiałbym zrobić to wszystko drugi raz, a tego byśmy nie chcieli oczywiście. Już szybciutko. Swig Esports, witam serdecznie. Zaraz przeczytam, co napisałeś, tylko uporam się z tym stworem. Dobra. Gameplay jest Dark Souls 1, chyba z 8 lat temu. Dziś widzę twój stream. Polecamy, super. Zobaczku. Cieszę się bardzo, bardzo mi miło. Fajnie, że po tylu latach zajrzałeś na mój kanał. Bardzo, bardzo mi miło. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy ścieżkę. Coś. What's this? Very nice. Róg łukich? Jaki róg łukich? Ja tu nie widzę nic. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że będziesz częściej do nas zaglądał na streamy. Przeważnie streamuję w poniedziałki, czwartki. Natomiast teraz wyjątkowo udaje mi się częściej w tym tygodniu. Także będzie stream jeszcze jutro. Może jeszcze w piątek, zobaczymy. Okej. Kolejne echo i... Fajnie, no bardzo fajnie. Czyli teraz musimy wrócić i... biec tamtędy. Teraz jak mamy odkryte większość tych mocy, to dużo fajniej się eksploruje, bo już nas tak bardzo mapa nie ogranicza. Kurde, sporo mu to zrobiło, nie? Uderzenie tym, jak to się nazywa, świerszczem. Pamiętam, tym ognikiem. Sporo obrażeń. Dobra, czyli tutaj trzeba jakoś na górkę nakicnąć. Tu pewnie tędy. Uuu. Autobus bez USB. Tak mi przykro. Witam w moich czasach. Kiedyś nawet nie było czegoś takiego jak autobus z USB. Co to w ogóle ma być? Kto to widział w ogóle? Spoko, mama, nadrobisz sobie standardowo. That's the thing that took down the Night Sister. Ale wielki. Oh. Oh, mordę. Ale gigant. No to super, mama, że jesteś już w chacie. To on tu zostawił. Swoje... Nie, to jest jakiś... Tak, Shio, słuchajcie. Wow. Trzeba dotrzeć do kolejnego punktu medytacji. Muszę zapisać tę grę koniecznie. Całkiem ładnie nam tutaj idzie. O! Co tu się stało?
Gdzie ja jestem teraz? Może ten ptak, kurde, jakieś schizy nam tu robi? Chyba będzie nowa moc. Try again. Just keep failing, master. Do you? Good. Keep failing. Keep getting back up. That is the only way to succeed. Do not allow yourself to be weighed down by ego and pretense. Będzie jakaś nowa moc. To lose and rise up. Now. Again. Ale co? Naciśnij X, gdy jesteś w powietrzu, by wykonać salto Jedi. Okay. Good. Now reach my position. You can do it. A jest, mamy to. Just gotta keep getting back up, Edie. Mamy salto Jedi. Pięknie, ale kurde, gra dalej nie zapisana. Finally back to where I was before the purge. Before Master Tipolda. A i teraz to będzie dopiero giercowanko. Super, zobaczcie na jakie miejscówki my będziemy mogli sobie pozwolić skakiwać. Patrzcie teraz. Siups. I pyk. O kurde, no to teraz to się może naprawdę cofać na poprzednie planety i praktycznie już chyba mamy odkryte no wszystko, co nam tutaj było potrzebne. Także świetnie. I odkryliśmy dzięki temu nowe moce. Zobaczmy. Potężne pchnięcie już było, natomiast zachłanne przyciągnięcie też było, siła przyjaźni też była i teraz mamy jeszcze masowe przyciągnięcie, potężna umiejętność przyciągająca do kala całe grupy przeciwników. Po co miałbym ich przyciągać do siebie? Wolałbym ich odpychać. Zwiększa maksymalną moc, tutaj mamy zasięg rzutu mieczem jest zwiększony. O, jest coś, patrzcie. Mistrzostwo miecza. Zwiększa wszystkie obrażenia zadawane mieczem. Może być fajne. To już było, to już było. Maksymalne zdrowie. Wykonywanie precyzyjnego uniku sprawia, że Kal spowalnia na chwilę przeciwników i odzyskuje niewielką ilość mocy. O, to jest ta umiejętność, na którą czekałem. Spersonalizowane stymy. Okej. Okay. To jest ta umiejętność, na którą czekaliśmy, moi drodzy. I to mi się podoba, bo teraz skoro przy unikach będę odzyskiwał moc, to tak na dobrą sprawę to nie do końca jest mi już potrzebne. A mogę to rozdać już teraz. Zobaczmy. Wow. Ale wypas. To jest to, co chciałem zawsze mieć. Cyk. No i fajnie, bardzo fajnie. Dobra, zapomniałem oczywiście odpocząć. Zrobię to teraz. I tutaj zakończymy sobie nasz materiał oraz streama. Dobra. W porządku, moi drodzy. Na streamie jeszcze chwilę zostanę przeczytać czat i się z wami pożegnać. Natomiast w tym materiale pożegnam się już teraz na YouTubie, na odcinku. Także wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.